Zacznę bez prezentacji. Witam wszystkich. Jak przygotowywałem prezentację, a to dosłownie było 2-3 godziny temu, tak trochę na ostatnią chwilę, to naprawdę się zastanawiałem, co można powiedzieć o tak nudnym biznesie, jakim jest obcinanie włosów. A tak zupełnie poważnie, Artur mnie poprosił, żebym opowiedział o tym, jak nam się udało w dosyć krótkim czasie zrobić tak zwany rollout Booksy na kilkanaście różnych krajów. I o tym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć i podzielić się trochę tak zwaną kuchnią tego, co zrobiliśmy. Zanim... Nie zdążyłem. Film się bardzo szybko odtworzył, a to, co chciałem powiedzieć, że jeden obrazek jest wart tysiąca słów i zamiast opowiadać o Booksy, to chciałem wam puścić krótki filmik, który pokazuje samą ideę działania aplikacji. Ja nie będę się teraz rozwodził nad tym, jakie Booksy daje korzyści fryzjerom, bo to jest jakby na zupełnie inną prezentację. Dzisiaj się mam skupić na tym, jak to zrobiliśmy, że udało się Booksy odpalić w kilku różnych krajach. Działa? Więc jeszcze tylko jako podsumowanie, Booksy działa w różnych branżach, to nie są tylko fryzjerki, kosmetyczki, masażystki, to są również dietetyczki albo dietetycy, trenerzy personalni, teoretycznie to mogą być nawet wypożyczalnie łódek, jakiś kort do squasha chyba się u nas niedawno zarejestrował, wiem, że rozmawiamy z jakimś kortem tenisowym, jakaś strzelnica korzysta z Booksy, wszędzie tam, gdzie chcemy zarezerwować jakieś zasoby, jakieś usługi albo czas jakichś ludzi. Więc Booksy to są różne branże, to jest możliwość sprawdzenia dostępności i zarezerwowania terminu, możliwość wystawiania oceny i komentarzy, to jest jedyny na świecie system, który gwarantuje, że wszystkie oceny i komentarze były wystawione tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy faktycznie odbyli wizytę. Nie. Znaczy moderujemy i na Filipinach zarejestrowały nam się 3 prostytutki, je usunęliśmy, w Stanach mieliśmy jedną w Las Vegas i też usunęliśmy. To bardzo kusząca branża, tak samo jak narkotyki, przemyt czy nielegalne wożenie ludzi taksówkami, ale znaczy nielegalnymi taksówkami, ale ja takich rzeczy po prostu nie robię. I jest to bardzo zaawansowany system ERP i CRM dla takich małych usługodawców, przedsiębiorców, którzy noszą ze sobą cały czas w kieszeni w swoim smartfonie. Jeszcze kilka lat temu nie byłoby to możliwe, natomiast Booksy daje im dzisiaj takie możliwości, które jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu były zarezerwowane tylko dla dosyć dużych firm i takie wdrożenia kosztowały dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych, a dzisiaj oni ściągają aplikację, płacą 100 zł miesięcznie i mają naprawdę potężne narzędzie w swojej kieszeni. Ale to tyle o samym produkcie. Nasi klienci kochają Booksy, uwielbiają Booksy, nie ma dzisiaj właściwie tygodnia ani dnia, gdzie nie dostalibyśmy jakiegoś maila, czy na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze nie znaleźlibyśmy jakiegoś fajnego feedbacku od nich, jacy są wdzięczni, że korzystają z Booksy. W Stanach już mamy bardzo ugruntowaną pozycję, a zaczęliśmy tam działać tak naprawdę 2 lata temu, o czym za chwilę powiem, przy czym pierwszy rok to były głównie testy, to było dopasowanie produktu do rynku, kolejne 6 miesięcy to było uczenie się sprzedaży i tak naprawdę dopiero przez ostatnie pół roku się tam skalujemy. I przez te ostatnie pół roku no, osiągnęliśmy kilka bardzo dużych sukcesów, a takim ostatnim fajnym przykładem jest to, że jeden z naszych klientów poprosił, żeby mu zawiesić konto na 5 lat. Nie skasować, nie usunąć, tylko zawiesić, bo jak wróci z więzienia, to będzie dalej korzystał z Booksy. I tu jest oryginalny tekst, który od niego dostaliśmy. Tak jak powiedziałem, mamy tam już ugruntowaną pozycję, jesteśmy zapraszani na największe targi, tak zwane barber battles, czyli bitwy fryzjerów, gdzie oni tam strzygą ludzi i wygrywa ktoś, kto najfajniej ostrzyże, na różnego rodzaju show, od Nowego Jorku przez Miami, Atlantę, Los Angeles, właściwie w tych wszystkich największych pokazach i targach braliśmy przez ostatnie pół roku udział i będziemy brali w kolejnych, tak? Jak to zrobiłem, czy jak to zrobiliśmy, bo właściwie stoi za tym sukcesem cały zespół, moi wspólnicy, partnerzy, no i cała grupa fantastycznych ludzi, z którymi mam przyjemność pracować w Booksy. Powiem wam, ale pod warunkiem, że wy mi coś obiecacie. Bo, znaczy, dostałem zaproszenie, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami, ale jak zapytałem Artura, ile mi zapłaci, to powiedział, nie płacimy, tak, prelegenci przychodzą tu za darmo.
się zacząłem zastanawiać, jak to zmonetyzować. I pomysł, czy moja propozycja jest taka, że następnym razem, jak będziecie się chcieli umówić do fryzjera, kosmetyczki, manikiurzystki albo pojechać taksówką, to ściągniecie Booksy albo iTaxi i na maila, którego podam na końcu, napiszecie mi, co mógłbym jeszcze poprawić w aplikacji. Mamy deal? Okej. To wy się podzielicie waszymi spostrzeżeniami, a ja w takim razie zaczynam się dzielić moimi learningami i doświadczeniami. Od samego początku zakładaliśmy, że Booksy będzie projektem globalnym. Od samego początku chcieliśmy to zrobić naprawdę na dużą skalę i dlatego jako pierwszy rynek wybraliśmy rynek amerykański. Tak jak mówiłem, projekt wystartował w Stanach 2 lata temu. Pierwszy prawie rok to było tak naprawdę dopasowanie produktu, bo wymyśliliśmy sobie jakiś produkt, a później uczyliśmy się, czy zdobywaliśmy w praktyce doświadczenie, czy on działa, co trzeba w nim zmienić, żeby on działał, żeby fryzjer, który cały czas ma zajęte ręce, bo oni tak cały czas tymi rączkami strzygą i chcemy mu rozwiązać problem, bo jak on strzyże, to nie może odebrać telefonu. I z jednej strony chcieliśmy mu rozwiązać ten problem, ale z drugiej strony popełniliśmy wiele błędów takich usabilitowych, organizacyjnych, że na początku korzystanie z Booksy nie było dla nich takie fajne i takie łatwe, jak jest teraz. Więc jakby niezależnie od tego, w jakim kraju byśmy to robili, i tak przez tą ścieżkę musieliśmy przejść i ona nie miała właściwie nic wspólnego z tym, czy zrobiliśmy to globalnie, czy nie. Później przez następne pół roku uczyliśmy się sprzedawać, uczyliśmy się, gdzie ci nasi klienci są, jak ich znaleźć w internecie, jak do nich dotrzeć, z jakich korzystają, nie wiem, stron internetowych, forów dyskusyjnych, grup na Facebookach, Instagramach, na jakie konferencje jeżdżą, gdzie, co czytają, tak po prostu szukaliśmy ich, gdzie oni są i uczyliśmy się, jak do nich dotrzeć, jak setupować kampanię, jaki przekaz, jakie kopii, jakie obrazki, co działa, co nie działa i robiliśmy to za jakieś małe, śmieszne kwoty rzędu 5-10 dolarów dziennie. I tak naprawdę ruszyliśmy pełną parą w lipcu tamtego roku, kiedy pozyskaliśmy pierwszą rundę finansowania i te pieniądze przeznaczyliśmy na rozwój rynku amerykańskiego i polskiego. Gdzieś tam w tle, o czym nie powiedziałem, równolegle ze Stanami, ale kilka miesięcy później, jak już produkt był przetestowany, uruchamialiśmy Polskę. Dlaczego Stany poszły na pierwszy ogień? Bo miałem takie przekonanie, że jak to zrobimy w Polsce, to już zawsze tu zostaniemy i będziemy tylko opowiadali o tym, że chcemy pójść globalnie, ale to często jest tak, że ta rzecz, którą się zacznie robić jako pierwszą, później po prostu wciąga. Jest tak zwana bieżączka dnia poprzedniego i codziennie się rozwiązuje te problemy, które pojawiają się w największej skali, a najprawdopodobniej w największej skali pojawią się te problemy, które przyjdą z rynku, na który wejdziemy jako pierwszy. I to przeczucie okazało się prawdziwe, bo okazało się później, że rynek polski i amerykański to są zupełnie dwa różne rynki. To jest zupełnie inna struktura klientów. O ile w Polsce mamy właścicieli salonów, którzy zazwyczaj zatrudniają pracowników, a dużo mniej tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych, to w Stanach 90% rynku to są independent kontraktorzy. Czyli nawet jak pójdziemy do salonu 10-osobowego, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam pracuje 10 facetów albo kobiet. Każdy z nich ma swoją własną działalność, swoje własne narzędzia i swoich własnych klientów. I to jest bardzo istotne, bo jak on ma swoje narzędzia i swoich klientów, to on może zmienić tak zwany shop, pójść do innego, to jest lepsza lokalizacja, inny adres, ale on zabiera ze sobą klientów. I właściciel tamtego poprzedniego salonu nie ma do niego pretensji, bo to są klienci tego konkretnego fryzjera, a nie tego salonu. Jakby salon jest tylko i wyłącznie miejscówką, którą on wynajmuje do wykonywania swojej pracy. I w związku z tym jakby zupełnie inny był feedback od ludzi, którzy korzystali z Booksy jednoosobowo, oni mieli zupełnie inne potrzeby, a zupełnie inny był feedback później z polskiego rynku od ludzi, którzy korzystają z Booksy w salonach wieloosobowych, gdzie tych ludzi zatrudniają, muszą im rozliczać jakieś premie, prowizje i teraz dopiero dokładamy do Booksy taki moduł sprzedażowy, gdzie oprócz strzyżenia, malowania paznokci jeszcze będzie rejestrowana sprzedaż towarów i na koniec miesiąca będą wyskakiwały jakieś raporty, temu 200 zł prowizji, temu 100 zł prowizji. Więc teraz już wiem, że to przeczucie, które mieliśmy, okazałoby się prawdziwe. Gdybyśmy zaczęli od Polski, to byśmy dorabiali te kolejne prowizje, stany magazynowe, płatności i tego typu rzeczy, które by nam, jeśli nie uniemożliwiły, to na pewno bardzo opóźniły z wejściem Booksy do Stanów i do kolejnych innych krajów. Jak już pozyskaliśmy finansowanie, odpaliliśmy te dwa rynki i zobaczyliśmy po kilkunastu tygodniach, że mówiąc kolokwialnie żre, że te wszystkie nasze testy na małą skalę, jak dołożyliśmy 0 albo 2 zera do budżetów marketingowych, jak powiększyliśmy zespół handlowy w Polsce z 3 osób do 15, że to idzie.
stanęliśmy przed decyzją, co dalej. No wiedzieliśmy, że dalej chcemy to uruchamiać w kolejnych krajach, ale teraz w jakich krajach, w jaki sposób. I tutaj podeszliśmy do tego jak pies do jeża na początku. Znaczy wiedzieliśmy, że chcemy z tym jeżem, tylko każdy się bał. Mówię tutaj o moich wspólnikach i o mnie i o pracownikach. Każdy się trochę bał podjąć decyzję. To jaki kraj? Może Chiny, może Indie, może Brazylia, może Czechy, bo są blisko, tak? A może Niemcy. Więc tutaj było wiele różnych pytań, problemów, obaw i bardzo pomocny okazał się nasz inwestor i to jest coś, co można nazwać naprawdę smart money. Tak? To znaczy oni oprócz pieniędzy włożyli też olbrzymi know-how i dali nam olbrzymie wsparcie. I pierwszym takim krokiem były Filipiny. Okazało się, że Innova ma jakieś kontakty osobiste, znają dobrego człowieka, menadżera, eks-gruponowca na Filipinach. Skontaktowaliśmy się z nim, porozmawialiśmy. Okazało się, że człowiek jest fajny, jest chemia i uruchomiliśmy jesienią tamtego roku Filipiny. No dobrze, to mamy już trzeci kraj. Tak? Te Filipiny zaczęły powolutku raczkować. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci. On zatrudnił handlowców, ci handlowcy zaczęli sprzedawać, idzie nam, zacieramy ręce, no ale gdzie dalej, jak szukać dalej ludzi? Znaczy, mieliśmy bardzo ograniczony network, bo właściwie no, nie znam nikogo, kto by znał w każdym kraju na świecie, czy w 50 fajnych krajach, gdzie chcieliśmy uruchomić Booksy, takich fajnych ludzi jak Wiktor, którego znaleźliśmy na Filipinach. To był trochę przypadek, że znaleźliśmy Wiktora na Filipinach, ale jak szukać kolejnych Wiktorów w kolejnych krajach i które to powinny być kraje? I wtedy urodził się taki chytry plan i chytry dlatego przez samo H, a nie CH, bo człowiek, który go sprzedał, nazywa się Paweł Chytry i poznaliśmy go dzięki Innova, dzięki naszemu inwestorowi, który pracował wcześniej w Rokecie, w jednym ze startupów i był odpowiedzialny za uruchamianie nowych krajów. I przyszedł do nas Paweł i powiedział, zróbcie tak. Wybierzcie sobie rynki, 2-3 razy więcej niż te, na które faktycznie chcecie wejść. To znaczy macie jakieś ograniczone zasoby finansowe, jesteście gotowi uruchomić na przykład 5 krajów, tak? To wybierzcie sobie 15, bo nie wiecie, w którym znajdziecie ludzi. W tych 15 krajach wybierzcie kandydatów i jak znajdziecie kandydatów na tak zwanych country managerów, to patrząc później na potencjał kraju i na potencjał tych ludzi, wybierzemy taką kombinację ludzi i krajów, w której będziemy czuli, że mamy największe prawdopodobieństwo, że się uda i odpalamy 3-miesięczny test. Po 3 miesiącach będzie widać, czy żre, czy nie żre. Jak nie żre, to ten kraj ubijamy, jak żre, to dosypujemy do niego pieniędzy i zatrudniamy kolejnych handlowców i skalujemy dokładnie tak, jak zeskalowaliśmy Polskę czy Stany. Brzmi banalnie prosto. Więc wybraliśmy sobie listę, nawet nie 15, a 30 kilku krajów. Podzieliliśmy ją na dwie grupy, na takie kraje, gdzie na pewno chcemy być i na takie kraje, gdzie no, nie jesteśmy pewni, ale jak się znajdzie super człowiek, to się zastanowimy. Zobaczymy po prostu, czy z tej listy A znajdziemy wystarczającą liczbę kandydatów, a jak nie, to mieliśmy jeszcze taką listę rezerwową tych krajów. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To, co wtedy Innova i Paweł nam podpowiedzieli, na koniec dnia to nie chodzi o jakieś wskaźniki typu liczba mieszkańców, czy nie tylko chodzi o wskaźniki typu liczba mieszkańców, produkt krajowy brutto, to ile jest tam salonów fryzjerskich, bo jakby Excel przyjmie wszystko, tak? I możemy z Excela wybrać w związku z tym Indie, Chiny, Brazylię, jeszcze ze dwa kraje o największym potencjale. Ale chodzi o to, czy znajdziemy w tych krajach dobrych ludzi, którzy będą potrafili tam Booksy sprzedać i czy Booksy jako produkt się w tym kraju przyjmie, chociażby kulturowo. A my tego nie wiedzieliśmy. I teraz ten test miał za zadanie odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. I to była trochę taka decyzja, jak się po 3 miesiącach nie uda, to się nie zastanawiamy, czy się nie sprawdził człowiek, czy produkt w tym kraju, czy po prostu ten kraj się w ogóle nie nadaje. Jakikolwiek by to nie był powód, odpuszczamy ten kraj. A jak wyjdzie, to znaczy, że wszystkie trzy rzeczy, wszystkie trzy czynniki zgrały się i jest sens w ten kraj pakować kolejne pieniądze. Więc jakby ten test tak naprawdę miał sprawdzić wszystko. Realizacja, tak? Tu jest czwórka country managerów, których zatrudniliśmy na pierwszy rzut i Tomek Odrobiński, który jest takim Uber country managerem nad nimi i pomaga nam ich ogarnąć i zarządzić i przeszkolić, co zobaczycie na kolejnych slajdach. I jak wyglądała rekrutacja?
W każdym z krajów wysłaliśmy takie krótkie intro do 30 kandydatów, których znaleźliśmy. Tu każdy musi znaleźć jakby swój filtr, jak tych ludzi chce szukać. Tak? My wiedzieliśmy, jakiego profilu ludzi szukamy, wiedzieliśmy, czym jest Booksy, co sprzedaje, do kogo to adresuje, w związku z czym wiedzieliśmy, jakich ludzi potrzebujemy, żeby to sprzedawać. Wysłaliśmy intro do 30 osób. Tak? Z tych 30 średnio odpowiadało nam 20. Z tych 20 odbyliśmy 15 rozmów przez Skype'a, przez internet. I tym 15 osobom, z którymi odbywaliśmy rozmowę, niezależnie od tego, jakie wrażenie zrobiły, wszystkim wysyłaliśmy tak zwane zadanie domowe. To zadanie domowe miało przetestować z jednej strony ich sposób myślenia, żeby zobaczyć, czy są przedsiębiorczy, czy nie mają w sobie zbyt dużo korpo sztywności i korpo oczekiwań. Z drugiej strony, czy chcą się zaangażować już na tym etapie, zaryzykować tylko i wyłącznie swój czas, godzinę, dwie, trzy, może pięć na zrobienie researchu, bo jedno z tych zadań to było znajdź wszystkich konkurentów Booksy w twoim kraju, tak? Drugie zadanie to zaproponuj 5 kandydatów na handlowców do Booksy w twoim kraju. Trzecie zadanie to przedstaw 3 propozycje biura dla Booksy. I szukaliśmy ludzi, którzy stwierdzą, kurczę, 5 godzin to nie jest dużo, może trafi mi się fajna przygoda, a ci, którzy nie chcieli poświęcić 5 godzin, znowu, nie zastanawialiśmy się dlaczego nie, po prostu nam nie pasowali, tak? Jak ktoś nie chce poświęcić 5 godzin i nie wyśle nam tego homeworku, to znaczy, że albo jest leniwy, albo nie ma motywacji, albo nie potrafi, nie wiem, jakikolwiek by to nie był powód, po prostu nie po drodze, tak? A jak mu nie po drodze, to my się nie będziemy na siłę o niego starali. I statystycznie z tych 15, 2-3 nam przysyłało te zadania domowe, tak? I z tych 2-3 wybieraliśmy najlepszego kandydata, tak? I selekcja trwała dosłownie 2 tygodnie i to było niesamowite, bo Paweł nam powiedział, jesteście w stanie odpalić 3-4 kraje w ciągu 2 miesięcy. Średnio to zajmuje 4 tygodnie per kraj, robicie to trochę na zakładkę, bo trzeba tam polecieć, przeszkolić tych ludzi, w związku z tym, żeby być w 4 krajach, potrzebujecie 4 tygodni, a wcześniej 3-4 tygodni, żeby znaleźć tych kandydatów, wyselekcjonować i tak dalej. My zrobiliśmy wtedy wielkie oczy, jak odpalić 4 kraje w 2 miesiące, jak z samymi Stanami, czy Polską, czy Filipinami zajmowało nam to dużo więcej czasu. Dużo lepiej się wtedy do tego przygotowywaliśmy, no a w Polsce to już w ogóle jest łatwo, bo byliśmy na miejscu. I okazało się, że to tak działa. Znaczy to było niesamowite, ja najbardziej byłem zdziwiony tym, że ci ludzie naprawdę odpowiadali na nasze maile albo na wiadomości na LinkedInach czy na Facebookach. Nam się wydawało, mieliśmy taką blokadę psychiczną, że no napiszemy z jakiegoś nieznanego kraju, w dodatku nie Ameryki, tak, do jakichś nieznanych nam ludzi, z którymi nie mamy żadnych relacji, żadnych wspólnych znajomych, nikt nie powie, Stefan to jest fajny facet, możesz mu zaufać, nikt nie powie, Booksy to jest solidna firma, ma fajnych inwestorów, po prostu pisaliśmy z tak zwanej ulicy do obcych ludzi, no i ci ludzie się odzywali. I to było pierwsze zaskoczenie. Drugim zaskoczeniem było to, że ci ludzie po rozmowie na Skype'ie i wysłaniu im mailem oferty pracy przyjmowali te oferty pracy. Trzecim dużym zaskoczeniem, i to jest jeszcze taki szczegół techniczny, o którym myślę, że warto wam powiedzieć, nie założyliśmy jeszcze w żadnym z tych krajów spółki. Oni wszystko robią na swoją działalność gospodarczą, bo doszliśmy do wniosku, że jak po 3 miesiącach się nie uda, to szkoda pary naprawników, żeby uruchamiać spółkę, a później, żeby ją zamykać. Więc powiedzieliśmy tym ludziom, załóż swoją działalność gospodarczą, my ci prześlemy pieniądze na miesiąc w przód, więc on się nie boi, że zostanie z rachunkami i z ludźmi. My się chyba też nie boimy, że on te pieniądze zmalwersuje, bo przeszli taką ścieżkę, że wyglądają na zmotywowanych ludzi. Jakby miesięczne pieniądze na taki kraj to też nie są bardzo duże pieniądze. Czujemy, że im zależy na sukcesie, więc zakładamy, że nie zwiną tej kasy i nie pojadą na Hawaje, bo i tak by nie wystarczyło. A z kolei mając pieniądze na miesiąc w przód, oni się nie boją, że zostaną z niezapłaconymi rachunkami. Więc jakby zrobiliśmy to naprawdę, to się Lean Startup nazywa, tak? Zrobiliśmy, tak mówią w branży podobno, więc zrobiliśmy to naprawdę super low costowo, super szybko, super sprawnie i bez komplikowania, nie wiem, struktury prawnej, finansowej, bez nie wiem, zatrudniania agencji headhunterskiej, my nawet nie polecieliśmy, żeby się z tymi ludźmi spotkać. Jakby wszystko zrobiliśmy zdalnie i znaleźliśmy tych ludzi w 4 tygodnie, później kolejne 4 tygodnie trwało jakieś ustalanie szczegółów, to kiedy oni złożą wypowiedzenie, kiedy do nas przyjadą, więc zrobiliśmy to wszystko na przełomie listopada i grudnia, a w 2 tygodniu stycznia byli w Warszawie na szkoleniu i stąd jest to zdjęcie. W styczniu ich zrekrutowaliśmy, niektórzy z nich 2-3 tygodnie później do nas 2 dołączyła i odpaliliśmy te kraje. 2 kolejne czekają, bo
Na zdjęciu jest Fabio z São Paulo z Brazylii, Mayank, który jest Hindusem, ale będzie prowadził RPA, Klaudia, która jest z Singapuru i Damian, który jest z Buenos Aires. I Tomek Odrobiński to jest Polak, który od 15 lat mieszka w Finlandii, wcześniej prowadził kilka międzynarodowych firm i Tomek nam pomaga tych ludzi szkolić, coachować. Więc aha, mamy jeszcze Brytyjczyka, którego tu nie było, którego też w grudniu zatrudniliśmy, Adriana, który prowadzi nam oddział w Wielkiej Brytanii, więc 26 stycznia Fabio wysłał nam już zdjęcie, wynajęte biuro, zatrudnieni handlowcy, jesteśmy gotowi do działania. Klaudia miała trochę dłuższy okres wypowiedzenia, 1 stycznia odpaliła biuro, chwilę później nam wysłała zdjęcie, że ma już swoich 3 muszkieterów, wynajęła 3 biurka czy 4 biurka w jakimś coworku, stąd też taka sala konferencyjna, bo nie szastamy pieniędzmi i gdybyśmy mieli taki stół i krzesła kupić, to na pewno byśmy tych pieniędzy nie wydali. Mamy jeszcze Indie, które odpaliliśmy dosłownie 2 tygodnie temu. Tomek 15 marca przysłał zdjęcie z Mumbai, to jest tabliczka na drzwiach wejściowych. Te krzaczki na dole to podobno Mumbai, ale nie pytajcie mnie. Tak? I tam jest strzałka na zdjęciu, które Tomek też zrobił, pokazująca, gdzie jest biuro w Singapurze. Więc teraz trochę czasu nam zajmuje szkolenie tych ludzi, trochę czasu nam zajmuje przekazanie im wiedzy takiej produktowej, takiej procesowej, jak my to robimy w Polsce i w Stanach. Natomiast efekty są fajne, tak? Tu są welcome boxy, które już zaczęli w Wielkiej Brytanii wysyłać do pierwszych klientów. Tutaj Klaudia się chwali, że właściwie Tomek się chwalił, że 11 marca w Singapurze podpisaliśmy pierwszą umowę i zdobyliśmy pierwszego klienta. Chyba 3 dni później Klaudia wysłała zdjęcie pokazując, że ma już 2 klienta. Tutaj Fabio się chwali. Mamy taką grupę na Facebooku, gdzie ci ludzie po prostu jak tylko odniosą jakiś mały sukces albo jak za dużo wypiją, to postują różne zdjęcia. To też jest fajne. Rano się budzę czasem i widzę zdjęcia z imprezy wczoraj z Buenos Aires. Są duże różnice kulturowe. No i co dalej? Przetłumaczyliśmy właśnie aplikację na kilka innych języków. Ten to chyba japoński i jak tylko... Trzeba zaufać ludziom. Więc no, w planach mamy jeszcze uruchomienie kilku kolejnych rynków. W sumie działamy na 30 rynkach, z czego na 10 działamy w tej chwili aktywnie, to znaczy mamy już swoich ludzi, albo budujemy właśnie zespoły sprzedażowe, na 20 pozostałych działamy pasywnie, znaczy jak się klient sam zapisze i bardzo chce zapłacić, to my tą płatność przyjmujemy. Tamte rynki też są dla nas takim testem, znaczy patrzymy trochę, gdzie word of mouth nas zaprowadzi, gdzie to się samo wiralowo rozwinie i dopiero na tamtych rynkach będziemy zatrudniali ludzi i stąd zresztą zapadła decyzja o RPA, bo się okazało, że w RPA jakiś niesamowity sukces odnieśliśmy sign-upując ludzi online'owo, więc jak tak dobrze szło, to naturalnym następnym krokiem było podjęcie decyzji, to musimy mieć tam handlowców, którzy już przypilnują, poprowadzą tych klientów za rękę, bo bardzo ważny jest też proces onboardingu, ale to znowu, nie o tym dzisiaj miałem mówić, więc te poboczne tematy będę pomijał. No i uruchamiamy kolejne kraje, przeprowadzamy kolejne testy, wydajemy teraz w Japonii $10 dziennie na marketing, zobaczymy co czas przyniesie. W kilku kolejnych krajach po rosyjsku, po niemiecku, po hiszpańsku też testujemy. Także za jakiś czas myślę, że będę mógł pokazać kilka kolejnych fajnych zespołów, które niosą słowo Booksy. Dziękuję.